Jego ziemia się cieszą, aleluja. Ze zmartwychwstania Twojego Chryste. Aleluja. Módlmy się, Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu oficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, które pozwalasz mu kosztować na ziemi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
i w swojej opiece ich całą rodzinę. Wysłuchajmy słowa Bożego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że trzaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto Słowo Boże. Tobie będą dzięki. Śmierć zbarła się.
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. I pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus wymówił i rzekła do niej: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem na krzyż Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza, także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Wszyscy się radujmy. Oto dzień, który Pan nam uczynił. Drodzy bracia i drogie siostry, tego roku szczęśliwie dotarliśmy do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy Panu Bogu, że możemy się spotkać. Przerywamy i wypełniamy ten przestrzeń od ostatniej uroczystej rezurekcji. Liturgia dnia wita nas z wielką radością. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. O tym radosny, pełen chwał. Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał. Nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja. Pijąc wony, głosząc radość wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan. Alleluja, alleluja. Otrzyjcie łzy płaczące, żale serca wezujcie, wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie się. Ciesz się, Królowa Niebieska, wesel się, Pani Niebieska. Wszyscy Ci dziś winszujemy, z weselem wyśpiewujemy, alleluja. Ta wielka radość, wielkanocna jest mi bardzo potrzebna, Tobie też. Nam wszystkim jest ona potrzebna. Bo nas przygniata tyle różnych spraw w naszym życiu. Ta radość dzisiaj wyrasta z faktu, że On żyje, że On zmartwychwstał, że On wyprzedza nas. Prawda o zmartwychwstaniu jest prawdą radosną. Nasze wszystkie serca biją w takt dzwonu, w którym całym świecie dzisiaj obwieszczają, całemu światu, że On żyje, że On zwycięży, że my też przeznaczeni jesteśmy do życia wiecznego. Jest to radosna wieść dla świata, radosna wieść dla każdego człowieka. Kochani, nawet na co dzień przyjmujemy tyle różnych wiadomości. Atakują, bombardują nas umysł, nasz intelekt. Boję się otworzyć radio, otworzyć telewizor, internet czy cokolwiek innego. Bo boję się, lęk cały czas towarzyszy, a on nie służy zdrowiu człowieka. Przyznajemy, że więcej jest wśród nas informacji oraz smutnych, bolesnych. Wojna, napady, kradzieże, afery, wypadki samochodowe, kolejowe, lotnicze, nowi zabici, ranni, płacz, matek, jakbyśmy słyszeli z wszystkich stron, żegnają swoich synów, mężów, ojców i tak dalej. To częste tematy codziennych wiadomości. Do tego dochodzą informacje o śmierci, o chorobach naszych bliskich. Przecież COVID dziesiątkował naszych znajomych, przyjaciół. Informacje tego typu nas przygniatają, zwłaszcza te, które dotyczą nas czy naszych ludzi najbliższych. Jesteśmy spragnieni lepszych wieści i oto dzisiaj w Kościele słyszymy naprawdę szczególną, radosną wieść. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Kochani bracia i siostry, jakie są powody tej radości? Autentycznie i prawdziwie. Dziś ten uroczysty dzień pytamy na nowo. Dlaczego prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa kryje w sobie tyle radości?
zmartwychwstanie Chrystusa potwierdza, że ofiara śmierci krzyżowej Chrystusa na nasze grzechy została przyjęta. Jezus przeszedł przed śmiercią wielkie uniżenie. Spełnimy się proroctwa Twitu Izajasza. On jak sługa baranek na rzeź prowadzony, opluty, zgardzony. On na swoje ramiona wziął wszystkie nasze grzechy. Wydał się dobrowolnie na mękę. Dał się pojąć pogrodzowitym, wiernym. Dał się ubiczować. Pozwolił sobie nałożyć na głowę cierniową koronę. Wziął krzyż na swoje ramiona. Pozwolił się do niego przybić. Przyjmował szyderstwa. Dał się podwyższyć na krzyżu. Na krzyżu modlił się za oprawców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziś ze mną będziesz w raju. Pierwsza kanonizacja dobrego Łotra w ostatniej chwili swojego życia. Dlaczego nie stąpił z krzyża? Dlaczego nie uczynił żadnego cudu, można powiedzieć, on, dla którego nie było rzeczy niemożliwych? Uczynił to dla nas, kochani. Tak wielką cenę stanowiło zbawienie ludzkości, także zbawienie Twoje i zbawienie moje. Przecież to nie jest radosne, że Syn Boży wydał się za nas, wydał się za Ciebie i za mnie, abyś nie umierał na wieki w grzechach, abyś miał je odpuszczone. Cierpiał i umierał, aby Cię obronić przed wieczną śmiercią. Jest to największy znak i gest miłości Boga do człowieka. Dlatego też zmartwychwstanie Chrystusa zapowiada jeszcze inną, bardzo istotną prawdę, która musi leżeć u podstaw mojej i Twojej egzystencji. Zwycięstwo prawdy i dobra. Dzisiaj dzień mówi o zwycięstwie prawdy i dobra. Nie można relacji budować na kłamstwie. Wszystko Cię zawali. Wiem, aby relacja między Tobą a między mną a Bogiem była prawdziwa. Owocowała pokojem, radością. Musi być autentyczny, swój i mój przed Bogiem. Nie możesz przychodzić jak faryzeusz, wynosić się, tylko bić się piersi, Boga przepraszać. Być autentycznie zaangażowanym i rozmawiać z tym Bogiem poprzez modlitwę, która jest naturalną potrzebą człowieka, gdzie wydychamy spalony dwutlenek, wdychamy żywczy krew. Dlatego też zwycięstwo dzisiaj prawdy i dobra to także powód do wielkiej radości, to nadzieja dla tych, którzy dziś cierpią, którzy dzisiaj są oszukiwani, kochani, których się dziś pozbawia dobra, których się dzisiaj biczuje, poniża, depcze się, rani, zabija, kochani. Zmartwychwstanie Pańskie ogłasza nadzieję dla poniżonych, dla tych, którzy dzisiaj są ubodzy w duchu, którzy dzisiaj płaczą, kochani, którzy są ludźmi czystego serca i Boga oddają każdego dnia, a inni nie rozumieją, nie czują, nie widzą tego, którzy pokój czynią, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. Ale idźmy dalej w tym dzisiejszym przeżywaniu Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Chrystusa. Zmartwychwstanie Pańskie zapowiada, że na końcu jest życie, a nie śmierć. Życie, tylko i wyłącznie życie. O śmierci dziedzictwo, to jest zwycięstwo. Tak wielu lęka się dziś śmierci, tak wielu martwi się, co będzie dalej. Jaki sens ma ta ziemska bieda? Czy będzie jakieś wyrównanie? Czy śmierć wszystko kiedyś zniweczy? Stawiamy pytanie. Oto Jezus umarł i zmartwychwstał. Zwyciężył śmierć, aby Ci pokazać, że życie jest silniejsze od śmierci. Aby Ci powiedzieć, że będziesz żył. To On przecież powiedział, jestem zmartwychwstany i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz? Odpowiedz sobie w sercu. Oto najlepsza wiadomość dla Ciebie. Oto najlepsza dzisiaj wiadomość dla całego świata. Jezus umarł za Twoje grzechy z miłości do Ciebie. Jezus zmartwychwstał, by zapowiedzieć Twoje zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, abyś nie bał się śmierci, abyś się niczego nie przestraszył, nawet największego zła, które czyha na Ciebie, największej podłości ludzkości, która by
powstaje, by przestraszyć, przerazić. Nie wolno ci się przestraszać. Nie wolno ci zwątpić. Bóg wygra. Na końcu jest życie, a nie śmierć. Na końcu jest życie. Śmierć tylko próg, który przekroczysz. To jest, jak mówi Michel Płas, nie ma śmierci. Ty śmierci, ty nie przerażasz, prześmierzysz, ty jesteś dziwna. Jest tylko życie. Musi umrzeć jawno, aby wydało piękny głos. I śmierć jest zawsze przechodzeniem do czegoś pełniejszego, piękniejszego, do bycia z Bogiem. Na końcu jest życie, a nie śmierć. Nasi ojcowie od wieku śpiewali i my dziś śpiewamy te słowa. Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dany jest, iż mamy zmartwychwstać, z Panem Bogiem królować. Drodzy bracia i siostry, warto żyć, bo Chrystus zmartwychwstał. Kiedy dziś na dobro przyjmujemy orędzie wielkanocne o zmartwychwstaniu, kiedy znów przeżywamy świąteczną radość, mówimy sobie, że warto żyć, że warto się trudzić, że warto poświęcać się dla drugiego człowieka. Tak jak Jezus poświęcił się włącznie ze swoim życiem, darował swoje życie. Warto dobrze czynić, bo nic nie przepadnie. Wielkie dobro będzie uwieńczone, będzie na wieki jaśnieć, będzie zdobić niebieski dom. Będzie tak, bo Chrystus zmartwychwstał. On ci pokazuje, że do chwały zmartwychwstania idziemy z krzyżem. Do Wielkiej Niedzieli idziemy przez Wielki Piątek. Gdyby nie było Piątku Wielkiego, nie było dzisiaj poranka zmartwychwstania ogromnej radości, to On przynosi mi pierwsze słowo. Słyszeliście, pokój wam. A Bóg słyszy, to trzeba mieć serce przygotowane, aby przyjąć tego, który jest Stworzycielem, Zbawicielem, Odkupicielem, Uświęcicielem, który chce wejść do mojego całego serca, żeby go wpuścić nie tylko do przedsionku, ale do komory. Zmartwychwstanie. Czy chcesz zmartwychwstać? Zmartwychwstanie jest tylko pod jednym warunkiem. Zmartwychwstanie jest tylko pod jednym warunkiem. Jeśli uwierzysz, że Chrystus umarł z miłości do ciebie za twoje grzechy, jeżeli sam będziesz miłował, to znaczy poświęcał się drugiemu człowiekowi. Przeżywamy egzamin, dzisiaj nie rozumiemy tego wszystkiego, jak słyszeliście wczoraj, że byliście w Biblii Wielkiej Soboty, Gwiazdy. Nie rozumiałem, tylko dla przygody, przyszły pusty grób, uświadomiły sobie i zaczęły rozważać. Przecież on nam mówił, przecież on cały czas nam tłumaczył, że będzie ten dzień, że on będzie wydany, że on umrze, że on zmartwychwstanie. A myśmy tych słów nigdy nie brali na poważnie. Tak, myśmy zdystansowani, dzisiaj to samo się powtarza. Święty Jan Paweł II, który patrzy na nas dzisiaj i mówi, pamięć i tożsamość. Tak, pamięć. Dzisiaj musimy oświecić swoją pamięć. Ale do tego za chwilę jeszcze wrócimy, kochani. Niewiastę dopiero wtedy, kiedy stanęli przed pustym grobem, i my też nawiedzamy grób. Przychodziliśmy wszyscy, połączenie z poświęceniem, nawiedzać. To znaczy iść do tego, którego żegnamy, który chce to nam powiedzieć, mamy wdzięczność. I dlatego wielu ludzi przychodziło, cały czas adorowało. Stąd kochani, niech nam będzie drogie dziś nam ogłoszone słowo świętego Pawła. Niech ono zamieszka w naszych sercach. Jeśli się więc razem z Chrystusem powstali z matwy, szukajcie tego, co w górze, kochani, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Jesteś tak zbudowany, twoje ręce pokazują, że tam jest ten mojej twojej wędrówki, że muszę oderwać zrobo do czesności i tych spraw, ale nic nie wezmę z tego. Nagle przyszedłem, nagle odejdę. Tylko zabiorę to, co zmieściłem w moim sanktuarium swoim. W sercu, kardia, serce, to twoje sumienie, to jest to sanktuarium, które masz. To jest tam, gdzie mieszka Bóg, który jest i sędzią, i nauczycielem, i lekarzem. Dążcie do tego, co w górze. Nie wolno nam zaferwać tylko na ziemię. Dom, ziemia to nie jest dom naszego starego zameldowania. Człowiek jest istotą umierającą. Umiera dla świata,
aby żyć dla Boga. Tu mamy tylko zameldowanie tymczasowe. Ci, którzy odchodzą cały czas nam przypominają. Nie możemy zapomnieć na moment. Przeżywamy dzisiaj dzień, nie wiem, czy wieczór będzie. To nie jest straszenie, tylko rano otrzymywanie tego wszystkiego, że jesteśmy w rękach dobrego Pana Boga. Dajmy prowadzić się Chrystusowi drogami, które On nam wytyczył. Nie tylko słowem, które do nas kieruje, ale przede wszystkim swoim życiem pokazał, jak żyć. Jak to mamy czynić każdego dnia. Jakże bardzo korespondują z dzisiejszą uroczystością słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane do młodzieży na progu trzeciego tysiąclecia do tych słów. Wróciłem, to jest testament nam zostawiony. Dziś pragnę wam powiedzieć wszystkim, podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli prowadzi was Duch Święty, to nie może być innego celu jak dom Ojca, który jest w niebie. Tego celu nie można zatracić z oczu. Tu już nie chodzi tylko o przyszłe tysiąclecie, które realizujemy. Nie chodzi o ten czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność, kochani. Podnieście głowy, nie lękajcie się. Mimo, że wydaje się, że zło zwycięży, że zło ogarnie wszystko, bo tyle cierpienia, tyle bólu. Nasi bracia, nasi są wśród nas, bóstki jest zamiast z naszej prawdziwej chrześcijańskiej miłości. Czy potrafimy otworzyć dom? Otworzyć dom to otworzyć serce. To jest coś wielkiego, to jest okaz i prawda o człowieku, do wielkich rzeczy on jest stworzony. Dlatego też podnieście głowę. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę każdego dnia. Nie bójcie się. Bóg jest prawdomówny. To człowiek zawodzi, nigdy Bóg. Nie wszelki lęk, który dotyka nasze serca, znajdzie uspokojenie w radzie zmartwychwstania. I dlatego też, kochani, jaka jest moja pamięć? Czy tę pamięć odświeżam? Czy żyję z tymi znakami, które Bóg kreślił i kreśli przed moimi oczyma? Dlatego też, czy Bóg działa, czy pozwalam Bogu działać w moim życiu? Ukazała się u nas książka w Polsce, przytulnie, Terapia przez czułość. Kraków wydał w 2020 roku. Karol Roketta w tej książce przedstawia sytuację bardzo wymową. Uderzyło mnie, dlatego też chcę z wami się tą prawdą podzielić. I wyobraźcie sobie, przytacza dialog między człowiekiem, który nawrócił się do Boga, a jego niewierzącym przyjacielem. Ten niewierzący przyjaciel tego nawróconego pyta. Tak więc nawróciłeś się ku Chrystusowi. Tak. W takim razie na pewno dużo o nim wiesz. Powiedz mi, w jakim kraju urodził się Jezus? Nie wiem. Ile miał lat, kiedy umarł? Nie wiem. Wiesz przynajmniej, ile kazań wygłosił? Nie wiem. Prawdę mówiąc, jest bardzo mało. Jak na człowieka, który nawrócił się ku Chrystusowi. Masz rację, odpowiada nawrócony. Wstyd się, że tak mało wiem o nim. Ale coś jednak wiem. Przed 3 laty byłem pijakiem. Miałem długi. Moja rodzina rozpadała się. Moja żona i dzieci bały się moich nocnych powrotów do domu. A teraz przestanę pić. Nie mamy długów. Nasz dom jest szczęśliwy. Dzieci z tęsknotą wyglądają co wieczór mego powrotu. Wszystko to zrobił Chrystus dla mnie. I to jest to, co wiem o Chrystusie. I Jemu dziękuję. Jestem w tym miejscu. Stoimy. Żyjemy. Wiemy. Bije nasze serce. Mózg rozpoznaje. Mogę uświadomić swoje wielkie wzniosłe powołanie w Chrystusie. Obdarzył mnie łaską. Dał mi poznanie, że mogę rozpoznawać go nie tylko w prawie natury, ale w doświadczeniu jego obecności w moim sercu.
I to wszystko dzisiaj widzę, jak On mnie prowadzi, nas wszystkich prowadzi. Poszczególnego człowieka, poszczególne rodziny, całe nami świat, bo jesteśmy w Bożych rękach. Dlatego też, kochani, wróćmy dzisiaj w pamięci do tego, co w naszym, moim i Twoim życiu uczynił Bóg. Bardzo bym życzył, abyśmy wszyscy odświeżyli naszą pamięć i trwali w wdzięczności Bogu. Amen. Wierzę w jednego Boga.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz do całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa Pana naszego. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Mu mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się we imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, wniósł zmartwychwstania, pozbawiłeś uczniów słowami Bogu i Panu. Prosimy Ciebie, zbawaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oh,
wielkanocny sakrament udzieliły swojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustanną opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniel, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha. Bądź naszą obroną, aby go pochronić raczej pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skutek już ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. O pokój do naszych serc, naszych rodzinach, naszej ojczyźnie, świecie, w Ukrainie. Błony, ustaw epidemii, święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Od nagłej niespodziewanej śmierci. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty, mocny, święta, nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie. Od nagłej niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty, mocny, święta, nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie. Od nagłej niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Poleśmy w miłosiernemu Bogu w ten dzień dzisiejszy, gdy łączymy się z tą i drugą stroną i z wszystkich, którzy odeszli, a żyją w naszych sercach przez dobroć i miłość, wobec których nosimy debitum moralny, myśl o naszych przodkach, kapłanach, którzy nam rozgrzeszali, spotykali się przy siostrze zakonu, naszych rodziców wspominamy, nasze rodzeństwo, braci i sióstr, siostry, współmałżonków, rodziców chrzestnych, naszych wszystkich krewnych, sąsiadów, bliskich, znajomych, których groby są tutaj, czy też w różnych miejscach będziemy nawiedzać, a także na naszych nauczycieli, wychowawców, przede wszystkim dobroczyńców i dobrodziejów. W sposób szczególny młodzież razem z Wami za dusze w czyściu cierpiące, o których najbliżsi zapomnieli i zapominają, nie pamiętają w modlitwie. I za tych, których polecamy w wypominkach rocznych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Panie, dusze wszystkich wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry jest nasz Panie. Anima sana corpus sana, zdrowa dusza, zdrowe ciało. O uzdrowienie duszy, szczególnie, żebyśmy byli zdrowi. Za tych wszystkich, którzy dotkniętych są różnymi chorobami, nie tylko COVID-em, ale różne choroby, jednostki chorobowe, przede wszystkim choroba duszy, największa choroba, która tworzy różne nerwice. Dlatego wołamy do Matki Bożej, tej Matki Zbawiciela Zmartwychwstałego. Uzdrowienie chorych. Uzdrowienie chorych. Pocieszycielko strapionych. Pocieszycielko strapionych. Wspomożenie wiernych. Królowo Brzańca Świętego. Królowo Pokoju. Królowo Polski. Dreimal Wunderbare Mutter Gottes. Módl się za nami. Madonna della Corona. Módl się za nami. Matko z Fatimy Lazaret Medjugorje w kraju zagranicy. Módl się za nami. Osobo Paradysza. Módl się za nami. Pani cierpie słuchająca Matko Okitniańska. Módl się za nami. Święty Józefie Patronie Rodzin. Módl się za nami. Święty Józefie Patronie Dobrej Śmierci. Módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo. Módl się za nami. Błogosławiony Szymonie z Lipnicy. Wszyscy święci patronowie nasi. Módl się za nami. Mamy od się już pasterski. Dziś uroczyste zmartwychwstanie Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niewielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana Jezusa udziałem będzie nas wszystkich. Niech zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia naszą wiarę
ufną nadzieję i gorącą miłość do Boga bliźniego i byśmy w sposób mądry porządkowali, kochali siebie w wymiarze naszego intelektu, naszych uczuć i naszego dobra, które mieści się w sercu. Dlatego też niech Pan błogosławi w nam się rodziną, społecznością, wspomaga nas na drogach codzienności i oświeca blaskiem swojej prawdy. Życzę wszystkim głębokich przeżyć okres zmartwychwstania trwa do drugiej niedzieli, w niedzieli miłosierdzia. Przez cały tydzień, w piątek, kochani, nie ma postu szczęśliwości, jest cały czas okres Wielkanocy. Serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz deklaracji naszej świątyni za wszelką pomoc i okazane do nich Bóg wynagrodzi swoją łaską. Kochani, mam tutaj ściągę, ale chciałem serdecznie podziękować, że to możemy się tutaj spotykać, to za tym stoją wspaniali, wrażliwi, piękni ludzie, cokolwiek czynicie dla Boga, czynicie dla chwały Jego, to wszystko powiększone w ludzi. Kochani, kwiaty, składają się dziękuję za te kwiaty, które stoją przy grobie, a szczególnie wykonawczymi maninami, jak zawsze z całą swoją rodziną, Rachmanina, jest zaangażowana i dziękuję tym, którzy włączyli się do pomocy, ale przede wszystkim, którzy przygotowali Panu na Niedzielę Palmową, jak zawsze przepiękny i rzeczywiście mogliśmy rozprowadzać tutaj. I te słowa kieruję w stronę Pani Stanisławii Gwoździńskiej, Małgosia Gwoździńska, Zofia Kozłowska, Maria Słodka. Dziękuję za osobistą Pannę, Tur Teresa, Ewa Szymczak, Jolanta Pas, Danuta Biedrojeć, Władysława Juszczyńska, Stefania Łoś, Magda Zysk, Władysława Juncewicz. Kochani, oprócz tego mam tutaj stoją przede mną przystojnie elegancy. Tak się bardzo cieszę, no. Wygląda Ciebie śmienicie. A szczególnie mam nadzieję, Pani miał też na co oko zawiesić, a to jest fajne, sympatyczne. Także na niektórych, no, tym bardziej przed całym związkiem małżeńskim, cieszę się bardzo, że tutaj jesteście. Dziękuję na tym starym towarzyszy Lewa Pokój i szczerze Was, abyście podali służba tylko i wyłącznie dla drugiego człowieka. Dlatego też Krzysztof Pasnet, Krzysztof Maćko, Grzegorz Felet, narzeczony Maciej Włodarczyk, Piotr Żudawiński, Zbistan Hubert, Magdziarz, Mateusz Dawid i Kazimierz Włodarczyk. Kochani Dudek Tomasz, Kamil Grzegorczyk i Kamil Byczko. Dziękuję z całego serca. Oni są wszyscy. Dziękuję przede wszystkim Panu Belerkowi za moc, ogrom pracy. Dziękuję naszym organizmom, Panu Lisiowi i Panu Sebastianowi. Dziękuję bardzo serdecznie Schowi za uświetnienie, cudowne głosy i zawsze jak słyszę, kto śpiewa, to słyszę śpiew Państwa. Mam ludzie dobre serca, mam więc gdzieś nie śpiewają, a kto śpiewa, ten podwójnie się modli, ale wszyscy możemy zaśpiewać. I uważam, że sobie Panu, żeby śpiewali czystym sercem, byśmy byli na pobożnym nastawieniu. Bo nie każdy może mieć talent do śpiewania, ci, którzy mają. Ale jeżeli czystym sercem staje przed Bogiem i uwielbiam, to najbardziej, najpewniej go uwielbiam i korzystam z owoców odkupienia. Dlatego też dziękuję bardzo serdecznie w tym roku Łukaszowi Baranowskiemu, którego znacie za kierowanie, delegowanie. Dziś nie wyobrażam sobie też szafarze. Dziękuję Wam, kochani. Jesteście wielcy, jesteście w drogach, aby nieść Chrystusa do naszych braci, do których my nie możemy dotrzeć z różnych powodów. Dziękuję bardzo serdecznie ministrantom, lektorom, wszystkim tym, którzy byli bezpośrednio zaangażowani. Nie sposób wyrazić wdzięczności naszym siostrom i braciom, którzy trwali przed Bogiem, nawiedzali grób i nie zostawili Jezusa na moment. Dziękuję i mam nadzieję, że z tego miejsca popłynęło błogosławieństwo na Was i na Wasze domy. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli pokłonić się Jezusowi. To jest ma największą wartość i moc. Kiedy rzucimy niemodny garnitur w nasze ciało, wtedy będziemy inaczej widzieć bez przeszkód. Dziękuję, żeście rano wstali, że jesteście tutaj. I za tę ofiarę, które składacie, które idą na górę, jak jutro i na utrzymanie świątyni, tego wszystkiego, co czynimy.
Nie chciałbym nikogo wyłączyć. Mam nadzieję, że jeżeli kogoś pominam, bardzo serdecznie przepraszam. Panią Tereskę Kapkę widzę z całą swoją rodziną. Bóg zapłać. Jest to piękne. Mam nadzieję, że będzie zdrowie duszy i ciała. I wszystkim Panu Andrzejowi, który uchwycił się krzyża i szedł, prowadził nas w białych rękawiczkach. Teraz także nasze siostry, które niosły elektrony w strażacy, oczywiście Chrystusa z zmartwychwstałego Pascha. Znak jest szczególny, że nie ma śmierci, tylko życie, że On wyprzedza nas do Galilei, abyśmy Go każdego dnia rozpoznawali. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy nieśli tę strażacę. No, świetnie jakoś tam żeśmy się przegapili, ale mam nadzieję, że może była potrzebna cisza, żeby usłyszeć Boga, który mówi, bo nie wiemy, co jest lepsze. I dlatego też, a przede wszystkim za to, że jesteście. Niech wypełnia wasze serca radością i pokoju, moje również. Bo gdzie jest radość i pokój, tam jest zdrowie. Tego Wam życzę, kochani. Zdrowia duszy i ciała, a przede wszystkim smacznego. Za chwilę się spotkamy przy stole śniadaniowym, by spożywać te dary, które wczoraj po Bogu spadliśmy bardzo tutaj. Dlatego też z całego serca nie wyłączając nikogo, bo Bóg widzi dobro. Ja mogę nie wiem, dobrze przeoczyć kogoś. Dziękuję również Zutonkowi za wspaniałą własną współpracę. No i tych, którzy widzi nam na górze, którzy nam pomagają. Nie mogę zapomnieć Pani Dorotce, Zwolińskiej, Wesołowskiej. Nie mogę za Pani Moniki Zapotocznej. I tym wszystkim, dzięki którym my możemy też funkcjonować, są tym Rondo Socorso ustawiczną pomocą. Jeszcze raz głębokich przeżyć paschalnych. Kochani, idę dalej w ogłoszeniu przed jutro. Kochani, uroczysto Zmartwychwstania Pańskiego. W każdym razie jeszcze święte bez zmian, tak jak każdą niedzielę. Nie będę się powtarzał. Przed tygodniu będą wieczorem. We wtorek, środę nie ma, przed Tomaszem poprawiam siebie w domu, nie jestem tutaj. Będziemy informować każdego dnia, bo główny reżyser, sam reżyser nie. My jesteśmy do dyspozycji. Dlatego każdego dnia o godzinie 17.15 jest Brzaniec Koronka. Dzisiaj i jutro z akcją na Wielkanoc Brzaniec odmawiamy prywatnie, by cieszyć się obecnością bliskością naszych serc. Są to święta, grona jednoczące nas wszystkich. Kochani, zachęcam do czytania pracy katolickiej. Wiecie, że wszystkie wydawnictwa starają się by największych, najlepszych prezentować warto. Gości dzielny, niedziela, rycerz niepokalany. Zaglądnijcie, zobaczcie, ile wspaniałych treści można się go ubogacić. Dziękuję w jednym z ulicy Wysłuchacza 5 na Libę za sprzątanie świątyni. A na przyszłym tygodniu proszę Wysłuchacza 6 no dzisiaj Góra. Dzisiaj, przepraszam, pod Górna i Parkowa. Dziękuję Ruszy Matki Bożej, która Polsce zatoka Pani Władysława Juszczyńska, siostrami, za trwanie, bycie, kontemplowanie Boga z całego serca stawiam muszę step przyjmuję dzisiaj Rusza, jak powiedziałem dzisiaj to prywatnie z Matki Bożej Fatimskiej, zatoka Pani Dorota Zwolińska Wesołowska. Za tydzień, kochani, jest odpust jesienny. Zapraszam Was na godzinę 11, tam ci, którzy mogą się wybrać, będzie w kościele. Tam jest Święta Faustyna, tam jest błogosławiony Michał Sobotko, spowiednik jej. Tam jest kaplica Bożego Miłosierdzia. Zyskujemy odpust. Mamy też tych, którym Bóg się posłużył, by przewyższyć orędzie Bożego Miłosierdzia. O 11 koronka, o 11.30 będzie msza święta. Sumistownika z nami będzie mój kolega z roku, już emeryt. Siamistrem Jacuński. Z pewnością starsze pokolenie może go pamiętać. Bezpośrednie poświęcenie, jak ja poszedłem do Sulecina, a ksiądz Karin był w Lubsku, pracował z Bystrzyckiem, z Tekierem, to 48 lat temu. To starsze pokolenie może tylko pamiętać, zaprosiłem i będziemy razem dziękować Bogu za przyjętego Bożego Miłosierdzia. I Chrystus, nasz Zbawiciel, błogosławi sobie z nami, ja Pan wielkanocnego tygodnia. Wszystkiego admuto samo, dużo radości, pokoju i smacznego. Za chwilę msza święta będzie o 9, następnie o godzinie 12, wieczorem o godzinie 18 nie będzie mszy dzisiaj. Nigdy, w pierwszy dzień i drugi. Cały dzień i całą noc stoi przed Panem. Także Bóg zapas tego serca, kochani, naszą codzienność na to przeżywanie. Przyjmij się błogosławieństwo. Oczywiście jeszcze nie podziękowałem, ale deser zawsze jest na końcu.
sobie zgodzie życzymy, rejestruj życie. Nie będzie to pamiątką dla przeszłości, ani tylko historia, ale jak mówią czasem ludzie, że historia ze studii historii, to nic nie studiuje, ale jednak piszemy prawdziwą historię i dlatego też dziękujemy za to, że możemy się uczyć, wyciągając z historii pewne wnioski dla naszego życia, byśmy tych błędów nigdy nie popełnili. Smacznego błogosławieństwa życia. Pan z nami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.